Witam oczywiście bardzo serdecznie sesjonalny kanał Paralelny Flawless. Witam wszystkich bardzo serdecznie, drogi widzów oczywiście, drodzy Państwo, jeszcze wszystkich witam. Dzisiaj temat trzykrotki, mniej więcej jak prawidłowo, może nie prawidłowo, tylko po prostu inaczej mówiąc, pielęgnacja i ukorzenianie stokrotki. Mniej więcej zaczynamy od ukorzeniania stokrotki. To znaczy, że po prostu odrywamy od matecznika, tak? Od mamy matecznika. Od mamy, czyli praktycznie od matecznika, tak? Od matecznika po prostu obcinamy sekatorem. Następnie jeszcze skracamy o 1 cm. Następnie namaczamy w ukorzeniacz i potem do ziemi. I wtedy praktycznie czekamy około tygodnia, aż się sadzonka ukorzeni. Oczywiście minął już praktycznie troszeczkę więcej niż tydzień. I jak widzimy, ta trzykrotka zwiększyła wzrost i w ogóle wszystko. Praktycznie zobaczcie, jak to w ogóle wszystko wygląda, jeżeli chodzi o pielęgnację i tak dalej. Jak widzicie, się pojawił też nowy liść. Trzykrotki tutaj jest z tej strony. Tak to mniej więcej wygląda. Co ja praktycznie za nawozy daję i tak dalej, to już oczywiście za chwilę zaraz powiem co i jak. Tak widzimy, to jest kolejny nowy liść poszedł chyba. Tak to wygląda mniej więcej, ale na razie trzymają małe korzonki, także na razie rosną jak praktycznie jak szalone, tak? Co ja dodaję za nawóz? Oczywiście ziemia uniwersalna, warzywno-kwiatowa, taka zwana. Również polecam ziemię Plagron i Komposana, też są bardzo dobre ziemie. Również taka ziemia z Aldego z nawozem, to bardzo dobra ziemia, też również polecam. Jeżeli chodzi o nawożenie, tak? Jeżeli chodzi o nawożenie, to może być to na przykład nawóz do roślin kwitnących, nawóz do roślin kwitnących, florowit lub po prostu coś takiego jak tutaj macie Substral, nawóz startowy, ukorzeniacz plus ukorzeniacz, coś takiego lub po prostu macie możliwości bardzo dużo, tak? Jakbyście chcieli na przykład taką trzykrotkę ukorzenić, to tu macie skład tego nawozu. O, zobaczcie, taki nawóz to jest. I to jest biopon, nawóz ukorzeniający, silnie ukorzeniający, takie sadzonki, takie jak mniej więcej trzykrotki i tak dalej. Można też tego bioponu tutaj użyć, oczywiście nasączyć te trzykrotki, wsadzić do ziemi i tak dalej. I myślę, że po paru dniach powinno się ukorzenić. Jakby zauważyliście, że po prostu też nowy liść wyszedł. Hamedory, co praktycznie rzecz biorąc, podobnie jak trzykrotka się udało roją rozmnożyć. No i rozmnożenie hamedora jest praktycznie to samo. Praktycznie jest to samo. Pielęgnacja, no wiadomo, nie? Dzień upału, to tak myślę, że nawóz, żeby dodać, to praktycznie raz na 3 tygodnie. Podlewanie raz w tygodniu, jak jest taki większy upał, to co 2 dni. A jeżeli chodzi o podlewanie, to praktycznie liczę na raz w tygodniu, albo nawet raz na 2 dni by się przydało, ale teraz na 2 dni to tylko praktycznie w czasie upału. Jeśli chodzi o normalny dzień, to praktycznie raz na tydzień woda i tyle. Praktycznie nawóz, oczywiście co 3 tygodnie nawóz do roślin kwitnących, takich jak więc pokazywałem, lub jakieś inne nawozy typu Substral, typu Biopon, Agrekol czy jakieś inne. Też nawet może być biohumus, bo biohumus też przyspiesza wzrost rośliny, także też również zachęcam i polecam również. No a na samo zakończenie oczywiście chciałem oczywiście zaprosić do subskrypcji kanału Paralelny oczywiście na YouTube, do zostawienia subskrypcji i łapki w górę. Również zachęcam do obserwacji Instagrama i Facebooka, do zostawienia tam obserwacji, łapki w górę lub serduszka i do usunięcia dalej tego filmu. Także tam oczywiście zapraszam. Oczywiście też chciałem powiedzieć, że przepraszam, że tak długo nie było filmu, ale po prostu nie było mnie czasu, a praktycznie teraz praktycznie nagrywam jak będę mógł, to nagram jakiś film, jak nie, to po prostu będzie z opóźnieniem film, bo po prostu mam mało czasu niestety. Nie mam teraz za bardzo czasu, żeby cokolwiek nagrać i tak dalej, ale mniej więcej myślę, że jeśli chodzi o ukorzenienie, trzykrotkę, pielęgnację i tak dalej, to myślę, że będziecie wiedzieć ogólnie o co chodzi. Jeśli chodzi co dalej z kanałem i tak dalej, na razie kanał zostaje tak jak jest. Oczywiście dziękuję wszystkim za kolejne subskrypcje i tak dalej. Mniej więcej w sobotę bodajże nie będzie filmu. Tak, od soboty bodajże, od soboty do niedzieli.
Od tej soboty do następnej niedzieli nie będzie filmów, czyli praktycznie przez około 8-9 dni nie będzie filmów, także z góry oczywiście już przepraszam, że tak się porobiło, ale niestety wyjeżdżam, także nie będzie mnie przez około 9 dni. Także tyle oczywiście z mojej strony, a także oczywiście ja się będę oczywiście z wami żegnał, także do zobaczenia do kolejnych materiałów. Także na razie, no i oczywiście pozdrawiam.